Park krajobrazowy, cysterskie kompozycje krajobrazowe Ród Wielkich. Nie wiadomo dokładnie, kiedy klasztor został założony. Wiadomo tylko, że pierwszy znany dokument pochodzi z roku 1258. Jednak w tradycji ludzkiego konwentu żywe było przekonanie o powstaniu klasztoru już w roku 1252. Pewne jest natomiast, że mnisi przybyli do doliny rzeki Rudy w miejsce dotąd niezagospodarowane z małopolskiego Jędrzejowa. Sprawna i zaradna gospodarka cystersów w Rudach od początku ich obecności sprawiła, że w krótkim czasie założyli oni 8 nowych wsi, prowadzili uporządkowaną gospodarkę rolną, kolonizując dzikie jak dotąd tereny. Zajmowali się piwowarstwem, bartnictwem, a także produkcją węgla drzewnego i smoły drzewnej. W dolinie rzeki Rudy założyli stawy, w których prowadzili hodowlę ryb. Wybudowali system tam i kanałów, dzięki którym funkcjonowały huty żelaza, miedzi i szkła. Szeroko zakrojona działalność gospodarcza wpływała na przeobrażenie krajobrazu, ale również zasilała klasztorny skarbiec. Mnisi byli samowystarczalni. Obecnie na tym terenie prowadzone są różne festiwale, jarmarki i wystawy. Obszar parku, cysterskie kompozycje krajobrazowe Ród Wielkich, charakteryzujący się malowniczym krajobrazem, cechuje także między innymi obfitość wód. Środowisko ziemnowodne z przejrzeniem 14 gatunków płazów. W parku naliczono także 6 gatunków gadów, 236 gatunków ptaków oraz 50 gatunków ssaków.